Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, mamy 8 lipca 2022 roku i jest po godzinie 18, słuchajcie, Conan Exiles w dniu dzisiejszym, tak deszczowo w Warszawie przynajmniej, nie wiem jak tam u was. I kogo witam, kogo goszczę, Świat Gier, siema, siema, cześć, cześć, Magda, cześć, Romi, cześć, no i witam wszystkich tych, którzy jeszcze tam się nie przywitali. Albo się wstydzą, albo nie wiem co. O masz, a tu też leje, kurde. Wszędzie leje. Dobra, zobaczmy jak tam mój kuń. Mój kuń stoi. No i elegancko. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu, słuchajcie, no to dobrze. W dniu dzisiejszym będziemy ogarniali trochę surowców, bo... trzeba ulepszyć te budowle. Co oni mnie tam, kurde, znowu na tym czacie cisną. Jakieś coś mi wyświetlają, cholera wie o co chodzi. Co tam u was słychać? Piszcie. Co nam ciekawego. Ale się cholera świecę, kuźwa, na tej kamerce, czekajcie. Co tu się wydarzyło? A, dalej się będę świecił. Kuźwa, nie wiem o co tu chodzi. Dobra, trudno. Cześć, wojwoj. Trzeba porobić trochę cegieł. Musiałem szybko misję do army skończyć, ale zdążyłem. No tak. Cześć, Vincent. Twoja ulubiona gierka? Wojwoj odpala piwo. Cześć, Ryzawie. Cześć, cześć. Wojwoj piwo odpala, a ja dzisiaj kabusiowo. Dzisiaj nie herbatka, tylko kawusia. To coś tu musieliśmy zrobić, kurczę. Tylko nie pamiętam co. Ale dobra, załaduję tutaj potrzebne rzeczy. Niech tu już się cegiełki robią. Jakieś żelazo też by się przydało. Vincent też pije rozpuszczalną właśnie, ale tylko 570 mili... Co? Mililitrów czy milionów? To ty żeś tam milionów napisał. Więcej niż 5 kaw raczej nie powinienem. Znaczy ty nie powinieneś? Generalnie w ogóle kawy nie powinienem, ale ja lubię kabusie. Cześć Kasia, a czemu z konta Igora piszesz? A Vincenta wątroba boli po kawie. No i proszę bardzo. A ja mam skurcze.
Każdemu coś dolega, ale każdy lubi. Dlaczego Kasiu nie ma? Się kuźwa psecią zyłem. A, ja wiem, co my mieliśmy tam zrobić z tym. Z tą świątynią, czy tam ołtarzykiem, czy kuźwa, zapomniałem, jak to się nazywa. My mieliśmy ciupać ludzi. Grasz bez trawy po wydaniu streamowania? Nie, bo po prostu mnie wkurza, no. Kasia, ja kompletnie nie wiem, o co tobie chodzi. Napisz to po ludzku, bo... Chodzę w głowę, ale i tak mi nie wychodzi. Dwa zdechłe konie. Vincent, no to zależy od preferencji, co kto lubi. No ja lubię tak, ty możesz lubić inaczej. Nie ma co wnikać. Wiecie, bo ja coś tu... Co mnie tak kuźwa przeciąże? Dziwne. Idziemy tam do tego ołtarzyka, zobaczymy, co tam mamy zrobić. Chore jest tych, że to, że można konia włożyć do pudełka albo do kowala. Ja ci powiem lepszą rzecz, można konia do konia wsadzić. Konia w konia. Jak w życiu, kuźwa, jak w życiu. Dobra, 30 przejawów wiary potrzebuję. Mamy ambrozję. A ja wiem, po co my mieliśmy to ulepszyć, bo my musimy mieć tą. O, Piotr dołączył do uśmiechniętych. Dzięki wielkie, Piotr, i witam cię serdecznie. My mamy mieć to źródełko takie, dobra, bieremy konia. Nie będziemy wsadzać konia do konia, tylko po prostu sami na niego wleziemy. Mensil, kuźwa, gdzie ty tu, kuźwa? Synu, ogarnij się. A co to tu się... Czekajcie, bo coś jest nie tak, cholera. Się sterowanie pozmieniało? Teraz takie będzie? Pewnie aktualka była. Nie, serwer jest publiczny. A, kuźwa, jeszcze źle pojechałem. Się zagapiłem. Źrebak na sznurze. No, jest to jakiś pomysł, kurczę. No, w sumie ciekawie by było. A, kanału nie masz, bo ci zbanowali. A dlaczego? Co to się wydarzyło? Donatora Anihilato. W opisie jest. Wszystko jest w opisie. Przez Tipli. Dzięki temu będziesz brał udział w wojnach donatorów, Piotrze. Tylko takie donaty biorą udział. I później można otrzymać upominek od nas. Wszystko jest w opisie.
No Kasia, no to pisz do Google'a i wyjaśnij sprawę, bo... No co, no ja bym nie odpuścił, tak? Ale ja mam powód dosyć poważny. Kanał gra na kompa, trochę czasu już tu istnieje, nie? Tak, serwer PvE. O, dobra, my sobie zjedziemy windą, to bo ja nie wiem, czy tam zaliczałem osiągnięcie, czy nie. Ale że człowiek zrobił. Kuźwa, jak tu się schodziło? Siądź, C. Kuźwa, dobra, siadaj. A czy ty w ogóle za mną pożądasz, podążasz na... Czy jak? Podążasz, to podążaj. Dobra, ja tutaj chyba miałem zaliczone to, bo nic się nie wyświetliło. Bo nie wiem, jakie są limity, bo no nie ja, no to nie jest mój serwer, to jest oficjalny serwer. Odłącza, przyłączaj. Chodź, Mensilek, jedziemy, bo to przecież nie ma co z buta ganiać, no. Patatajaj. A tam jakiś kuń stoi. Jaka jest różnica w działaniu komputera pomiędzy 128 GB RAM-u. No, no jeżeli chodzi o gry, tak na dobrą sprawę, no jest znaczna, tak, ale 32 giga to ci spokojnie wystarczy. Ja to tutaj potrzebuję RAM-u przede wszystkim do pracy przy postprodukcji, jeżeli chodzi o filmy, tak. Ale to i tak, no w większości przypadków, czy programy też, takie inne, których potrzebuję. Może niekoniecznie związane z YouTube'em. Ale nawet na 64, no to i tak ten komputer ogarnia sprawę bardzo szybko. Woda się zmieniła jakoś? Co oni tu porobili, kuźwa, jakieś... Las Palmas de Gran Canaria, kuźwa. No i popatrz się. Donator Anihilator. Piotr Cichocki. 100 zł. Oto donator Anihilator dla ulubionego youtubera. Czy mógłby podać nazwę serca, na którym grasz? Donator Anihilator. A jak to kuźwa sprawdzić? Pa. 10-14 w każdym razie. To jest oficjalny 10-14. I brawa dla ciebie, Piotrze. Dzięki wielkie. No i tym sposobem Piotr prześcignął Zbigniewa i wysunął się na pierwsze miejsce w wojnach donatorów lipca. No i ma sporą szansę na otrzymanie upominku. Cześć Filipie, dobry wieczór. Woda bardziej... No tak, woda jest brzydka. Woda mi się kompletnie nie podoba w tej postaci, jakiej teraz jest. Poprzednio było fajniej. No teraz koniem to można kuźwa śmigać, a nie z buta. Cześć Fabian, hej hej. Dlaczego on oberwał kuźwa? Dobra, to by się przydało, słuchajcie, coś upolować i zjeść. Nie, no!
Miałeś tego dziecka nie potrącić, ciulu. Dzieci nie bijemy. Dobra, jeszcze uciekł z miejsca zdarzenia. Ja pamiętam, że zacząłem cię subskrybować od Konana kilka lat temu, ale potem przestałeś grać w niego. No bo jak ciągle mi kuźwa dupę truli, żeby grać w Konana, to w końcu mi tak obrzydzili, że powiedziałem basta. Bo ileż można? Kilkanaście razy zaczynałem od nowa. No, trzymaj się, Kasia. Koniu nie, koniu nie. A, no szaleje ten mój komputer dzisiaj. O co tu chodzi? Żeby zaraz nie było jakichś problemów. Dobra, tu mamy jakichś ludków. Ale to są ludki... Aha, to są ci wojownicy, a tu chyba baza kiedyś była, w której ja byłem nawet. No i to też jest lipa, że wszystko znika, ale nie te... Nie niewolnicy. Przeciw tej ręki zawsze zamek stawiałem. Czy naprzeciw, czy chodzi ci o jaskinie z pająkami, tak? Nie w Konanie najbardziej wkurza zbieranie receptur, co każdą zmianę serwera. Powinno być przypisane do Steam, a nie receptury na gotowanie w kółko, jak idzie reset serwera. No tak. To jest trochę tutaj rzeczy irytujących, no ale... To jest fankom, oni decydują. To jaką rękę to tobie chodziło? A no dobra, kapuję woj. Dobra. Kuniu. Będziemy tutaj musieli stoczyć bitwę. Uj. O ty niedobry ty. Polaczek, dzięki za suba. No chodź. Ale odwróć się do niej przodem i kujnij ją, a nie kuźwa. Co to od Janie Pawlasz, no? Chodź, to cię kujna. Kuj. No nie daj się tak, no kuźwa, to... Przecież to... Popie, to ty masz dzidę. A ona nie ma. Ej, co ty strzelasz? Synu! Ja chyba kuźwa zrezygnuję z tej włóczni na rzecz jakiegoś mieczyka, bo... Jakieś odcięte nogi, jakieś coś... Co mi tam... Darfajskie skórne karwasze. Można i tak. Dobra, jeszcze 20... Zaraz się zdenerwuję. Nawet nie wiem, co to się odłącza. Dobra, te nogi i ręce to ja powyrzucam, bo... Szczęście pomylę i zjem i dopiero będzie.
Ognisko jakieś by się przydało. Chodź, kuniu. Włócznia lepsza na autocelowaniu, no. Dobra, zaraz sobie ognisko stworzymy. Coś by wypadało upolować i wtrążolić. A tam są krokodyle. Albo... Poważnie, kuźwa? I ty żeś mnie stamtąd wyczaił? Tylko nie kunia! Dziób, dziób, dziób. Ty niedobry. Halo. Puść kuźwa go już z tego autocelowania, ale się uwziął ty. No normalnie. A jeszcze mnie musiał ugryźć. Aha, ja nie wziąłem tasaka. No dobra, to go skurujemy. Aś, kurde. Coś tam zawsze tego mięska poleci. Niewiele, co prawda, ale... Jak to mówią, lepszy rys niż nic. Dobra, 5 sztuk. A niedaleko obelisk jest, więc jak miałem pokój map, był niezły punkt. No to na pewno. Dobra, jakieś ciulowe mięso jest. Cześć Bartek, hej, hej. No i dobra, i mamy tak. Mięsko do posilenia się. Ognicho możemy zabrać. Żeby nie zaśmiecać se... Zaraz się wkurzę. To chyba się mikser, coś tam, mikser się chyba grzeje. No, nie podoba mi się to. Bartek pyta, jak tam dzionek. A, tak... Może być, tylko leje. Piwo i bób. Ciekawe, co może się stać. Woj, woj. Nie pozostaje ci nic innego, jak tylko przetestować. Jak już stawiam bazę, to jest to fake baza, a normalna jest w piwnicy. Szukam zawsze miejsca, gdzie tekstury mają dziurę. No jest to jakiś sposób, całkiem niezły. Zwłaszcza na PvP. No, Michał się wita i pozdrawia. To my również pozdrawiamy. Wszyscy myślą, że mnie zrajdowali. Anulka, do tego piwa i bobu dodałabym jeszcze śledzia dla lepszego efektu.
Anulka bardziej dla lepszego rozbryzgu. Dobra, Mensilku, chodź. Nie, no wsiadamy na siebie. O. Możesz mieć niewolników, no tak. Dobra, ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że mi nikt tam nie dopadnie za bardzo. No chodź, jak już się dokładnie agrujesz. A co, już się odagrowałaś? No ona tu. Dzień dobry. Hej. Ale nie drzyj mordy. No masz, no kuźwa, same łuczniki. O, ty synu, ale żebyś się zrób... Kuniu! Ajudo! Ja, że cię pierdzielę. Idę do tego wszystkiego jeszcze krokodajle. Kuniu, gdzie ty jesteś? Mensil! Mensilek! Mensuś, chodź! Kuźwa, chodź, bo nas zaraz dopadną. Wal się. Teraz krokodyla lejcie, kuźwa. A nie biednego pabelluska. Co za mogier, kuźwa. Smaczne. Mikser padł. No właśnie, coś niedobrego się z mikserem, słuchajcie, dzieje. Trzeba lać tych zastrańców, napisał Michał, tylko go przyblokowało. Magda, odblokujesz? Ten koń ładny, taki indiański. Nigdy nie miałem frajdy takiego mieć. No to trzeba zdobyć. Cholera jasna. Chłopki roztropki, proszę mnie zostawić. Mojego kunia też. Dobra, mam pomysł. Spadamy na dół. Oj. What the fuck? Ale po czemu? No nie, no dobra, na pustyni, ja chcę na pustyni, kurwa. Z pustyni bliżej będzie. Co? Nie na pustyni? No chyba se jaja, kuźwa, teraz zrobiłeś ze mnie. Tak, bo ja tam chyba zaznaczyłem, że posłanie, no trudno. Dobra. Idzie Golas. Łodzie, panie. No. Tak wyszło. Teraz to trzeba będzie się dobrze, kuźwa, zastanowić, jak iść. Żeby nie wpaść w jakąś pułapkę. Jak na nim jeździsz, to nie wal konia. Nie zamierzam. Cześć, praleczko. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie.
No, trzymaj się, Anuka. Dzięki, że wpadłaś. Na wymianę sprzętu. Piotr Cichocki, 100 zł. To trzymaj, Pabellus, małą cegiełkę na wymianę sprzętu, zawsze jakiś grosik. No to na pewno, Piotrze, ale to na wymianę, raczej na serwis pojedzie, a backupowy sprzęt przez jakiś czas będzie musiał tutaj funkcjonować. W każdym razie bardzo ci serdecznie dziękuję. Brawa dla ciebie. No i tak patrzę, że Piotr to sobie ładnie już te pozycje ugruntował tutaj na pierwszym miejscu. Co tak na golasa prawie... Co tak na golasa prawie biegniesz? Prawie na golasa? Bo niestety... za bardzo skakałem na koniu. Kot Cezary, siema golasie, siema kocie. Oj. No co ty, kuźwa, chopie? Kurna, sok z gumijagód pił, czy co? Co tak Michała blokuje, kurde? Bo podrywać laski mu się chce. Może tak. Na koniu powiadasz. No właśnie, praleczko, no tak to właśnie jest, no. Na koniu lepiej nie podskakiwać się. Teraz muszę iść konia odzyskać, kurde, i cały ten ekwipunek mój. Połowa HP jedynie. No ciebie, Michał, blokuje ciebie. O tobie mowa. Czy tam Magda musi co chwilę odblokowywać? Dobra, kudu, czy co, siap? O, przepraszam bardzo. Taka pogoda. Kocham te pierwsze wycieczki w Konanie. No ja rozumiem, że to w cudzysłowie, nie? Ja to nie znoszę. Że kuń odmówił posłuszeństwa, no to tak, o. I co się stało, kuźwa, z leczeniem, jedzeniem, bo tego tutaj jakoś tak... Kiedyś jedzenie leczyło, a teraz nie widać, żeby leczyło. Coś ekran źle widać. Czy co ekran źle widać? No to zasłoniłeś go czymś? Nie ma to jak podczuć lekki podmuch podczas biegu tam na dole. No dokładnie, ten wiatr we włosach, nie? Kurczę, to jest niezapomniane uczucie. Mierzwi kędziory, kurczę. Naglądał się skecza neonówki, koniu nie jedzie i... I masz teraz wycieczkę. No dokładnie, no. Nie wiem, co on trenuje, ale... Ciśnij, chopie, bo cię pająki dopadną. O, i to dwa naraz.
Ale jest pozytyw, przynajmniej teraz nie jestem głodny. Pająki teraz skaczą. Co mnie międzyzdroje obchodzą, jak ja w Warszawie jestem. Cześć Mariusz, hej hej. Ja to tak się zastanawiam, czy tam ten koń to jeszcze będzie stał, jak ja dojdę. Dobiegnę. A, teraz bandaże leczą, tak? Aha. I włókna pewnie potrzebne. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Raczej już opadł. Dobra, Leczka, co ty taka dzisiaj jesteś figofago, co? Proste bandaże, dobra, zróbmy dwa i zaraz zobaczymy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać konkurs donatorów? No, zająć pierwsze miejsce. Bandażowanie. O, ty panie, to ty kuźwa, tak to... O, to ruski rok, tu można czekać. Synu. To na stojąco, jak rozumiem. No. Dobry humor masz. Troszkę się pozmieniało, no tak. Za Aloesem lepiej. No właśnie, ja się wybierałem po Aloes i... Niestety, ale... Okazało się, że za bardzo skakałem konno. Podczas walki flaszka z Aloesu lepsza, to na pewno. Żryj te robaki. No to teraz musimy się dostać tam, gdzie żeśmy deadli. Używa przez godzinę. Ile ten live trwa? 40 minut. No i tyle będę biegał. Zostaw mnie w obuzie. Tu ciuliki sobie siedzą, chodzą. Ale to są oswojone ciuliki. Ciekawe, czy zwłoki odkopiesz. Łopaty nimą. O! O, cała zgraja.
krokodylów. Mógłbym się zbugować. No by nie, bo tam kurczę... Wolałbym odzyskać tę moją włócznię. Jaka ona jest, taka jest, ale przynajmniej jakaś jest, nie? No i zbroję. No tu jakiś aloesik. Lepiej byłoby z sierpem w sumie. No dobra, i zobaczmy tę jakąś tam flaszkę. Aloes. Naprawdę? Zdobądź jakąś miksurę. No. Uciulik idzie, ale ten to dziki jest. No i zobaczmy. Cześć Chris, hej hej. Laszki na stanowisku tylko. No jak, no zrobiłem. Te torebki strasznie się panoszą? Jakie torebki? A, krokodylki kapuje. To nie tylko torebki, bo to paski, portfele. Kurde, ktoś jakiś obiad robi. Pachnie. Albo kolację na ciepło. A ty co ty kuźwa, motorek w dupie masz? Jak posunął? Piotr Cichocki. 200 zł. Niestety muszę już uciekać, na pewno wbiję na serwer, może kiedyś cię spotkam i razem pogramy, a donator Anihilator na umocnienie pozycji wpada. Trzymaj się, Pabellus, zawsze miło się ogląda twoje filmy, do następnego. No, panie Piotrze, to żeś pan teraz to już naprawdę umocnił swoją pozycję. Jedyneczka to już taka kuźwa, można powiedzieć, prawie gwarantowana, no ale to jeszcze przeszło pół miesiąca. W każdym razie dzięki wielkie, że wpadłeś, dzięki wielkie za wsparcie kanału, brawa dla ciebie. No i do następnego razu. Serwer 1014 jakby co. Jak Wiedźmin wygląda? Znaczy ja sobie nie przypominam, żeby Wiedźmin miał takie te... strąki na głowie, kuźwa. No i proszę państwa, Piotr zarządził. Bezkonkurencyjnie. No dobra, to teraz tak. O, kuń jest. Ciało też. I elegancko. No, teraz to mi lepiej. Tylko teraz tak, ja bym potrzebował tutaj włócznia. Generalnie potrzebuję to tak, jak było. Ta miksturka może pójść... Albo tę miksturkę tutaj damy, o. Sierp by się przydał. No i tu damy, o. W ten sposób. Chodź, kuniu, bo musimy cisnąć. Więcej aloesu. Najpierw się w aloes wyposażę.
A co, tobie co? Co cię tak kuźwa? Później będziemy walczyć, będziemy się bić. Ten aloesik, to my w tamtą stronę powinniśmy cisnąć. O, 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 ale i tu jest. Ty zostaw mnie! Źwa. Si to. No kurna, ten to zanim zsiądzie, to dostanie pierdziel pierdolenia razy. No przykro mi, proszę pani, no ale sama pani rozumie. No. Jeszcze ją tam krzyżykiem, ją, znaczy się, dojechał. Co to? Solone jagody. Dobra, może być. Zając nie był winny, ale też oberwał. Dobra, zbierzemy więcej włókna, to tam będzie na różne tam chocki klocki. Zwierzak mi uciekł na wózku, to był niedźwiedź, tak, pamiętam. Skubaniec mnie kurna wtedy to zaskoczył. Ile tam tego aloesu mamy? 54 sztuki. What the panie? Słuchaj, to, że masz duże bimbały, to nie oznacza, że ci wszystko wolno, kuźwa, no. Przecież tak się nie robi. Dobra. Żeby się nic nie zmarnowało. Chodź, Mensil, idziemy dalej. Męża szuka, o. A co, praleczko? Pomyliłem się? To nie 10-14? Boli cię brzuch. O, jesteś przeciążony. To zaraz, bo to trzeba te kopyta wydzielić i nie wiem, po co ja to noszę ze sobą, no. Dobra, mamy 4 te utrzymujące się obecności, jeszcze 26 w sumie potrzebujemy. To teraz tak. O, tak zrobimy. I raz, raz, raz. No coś tutaj się od Janie Pawła dzisiaj, kuźwa, nie wiem, o co to chodzi, czy się przegrzewa ten sprzęt, czy jak, bo to aż niemożliwe jest. Straszna masakra. Cześć Krzysiu, witam cię. Na konia wszystko co ciężkie. A praleczka na 10-14 tworzy postać, no proszę. Aloes do jakiegoś winka. No, to pewnie tak, na uspokojenie. A nie, to neospazmina.
Pijesz piwo, kto? Czy, ale to jest pytanie czy stwierdzenie, bo ja generalnie mówiłem, co ja piję. Na pewno nie jest to piwo. Dzień dobry, dzień dobry. Dziób, dziób. Dobra, coś tam z ciebie muszę wydobyć. O, smakowite mięsko. Mało tego mięska, ale zawsze coś. Jeszcze miałem ognisko, jest. Kuniu, obiecaj, że nic nie wpierdzielisz, dobra? Bo to wszystko jest potrzebne. Masz tu kości, patyki, o. Włókna to na pewno wpierdzielisz, ale dobra, to masz, to wpierdzielaj. A my sobie zrobimy tutaj coś do jedzonka, bo już czas najwyższy. Ja się poświęciłem i piję za Pawła. No i właśnie. Jajka zbieraj dobre na kaca na surowo. Pewnie tak. Dobra, to sobie możemy wtrążonić. Elegancko. Ognicho zabieramy. I ciśniemy dalej. Aczkolwiek ja nie wiem, czy ja chcę się bić po ciemku. Kamerka ci stanęła. A widzę, że taki zdziwiony właśnie jestem, kuźwa. Czekajcie. Zaraz spróbujemy odświeżyć. Dezaktywuj i aktywuj. Dobra, już. Ja tam na siebie nie patrzę, to tam olałem to. Kamerka ci stanęła. Jak to kuźwa brzmi, nie? Ja pierdzielę, co za mogiel. A może by tak fajeczkę zapalić? No praleczko, jakbyś była na live'ach, to byś wiedziała, że ja praktycznie od dwóch czy trzech miechów, czy nie, dwa i pół, to nie palę na live'ach. Nie palę w pomieszczeniach. Wiecie, bo jakiś ciul mnie tu kuźwa chce dojechać. O ty synu! Kuźwa snajper! O, no tak, jasne kuźwa, i co jeszcze, ty? Patałachu. Ja uniki robię, kurna, a ty normalnie tak mnie... Będę. Ja nie wiem, co oni porobili, kuźwa, ale cheatują tutaj. Kamyki to wszystko powrzucamy do kunia, bo to mi niepotrzebne jest tu przy mnie. O, to też, o, elegancko, tutaj oczyszczona woda, a, to już nie. Ty, ej, zostaw tego konia, co ty robisz, kuźwa? Co ty mu robisz? A mógłbyś się tak... I zejść? I przestań go pyrgać, kuźwa, no tak się nie robi, no. Dobra, tam ktoś jest. Tak, i co jeszcze? Haj, 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 kuźwa. Puść mnie, kurde. O, ty synu. Ty. Przestań walić mojego konia, ty ciulu. Ono tu. Madzia, to nie jest śmieszne, to jest poważna sprawa. Nie rozumiesz? To się chichrasz.
Dobra, czekajcie jeszcze tutaj tego. Znaczy ją. A ty co miałaś w środku? A gdzie? O, Mesil, właśnie, ciebie szukam. Ono, ono. Masz tu jeszcze kamień. To masz. Nasiona. Mogą się przydać. O, a rąk nie chce. Tak na dobrą sprawę, to tego aloesu bym teraz trochę użył, bo... No. No na stole ciastka stoją, tak. Ja nie wiem, Michał, co ty chcesz zrobić, ale... Kuźwa, powiem ci szczerze... Jak będziesz pisał tak, że połowę zdania będziesz w myślach dopowiadał, to kuźwa, nie wiem, czy ja ci zdołam zrozumieć, przyjacielu, bracie, kolego, bo to wiesz... Gdzie go po dupie, kurwa, ty... Przepraszam. Bo, a mógłbyś jego dziubać? Zobacz, on ci konia wali, a ty go dziubiesz w powietrzu, kuźwa. Co za bogiel, ja pierdykam. Kuźwa, rzeczy się jakieś dziwne dzieją. Halo. Nie, proszę się przestać modlić do proporcja, tylko mnie tutaj zaatakować. Hello, dzień dobry. O, właśnie. Chodź, chodź, Mensil. Chodź, bo ciebie zaraz oskurują. Zdejmą ci skórkę i tyle będzie z ciebie. Dzień dobry. Poczekaj, ja jeszcze nie skończyłem, no. To nie twoja tura. No dobra, 9, jest okej. Okay. Zokacz Kinsona tam tego. O, odejdź od konia, żeby go nie zwalili. Spokojnie, spokojnie, no, na razie by mu zdarli skórkę, bo tam z jakimś, z jakąś maczetą babka szła, ale... Ale Mensil sobie radzi, to jest twardy koń, kuźwa. On musi. Dzień dobry. What ty, synu? Chodź, Mensilek, schowamy się za skałami, to nas nie zobaczy. Mensilek, ale musisz głębiej wejść, o. Poczekaj, ja cię będę dziubał cały czas, bo ty masz sztylety. O. A gdzie twoja koleżanka? O, jest i koleżanka. Ty, synusiu! Używa. Co ty od ja nie palasz, ty? Dzień dobry. Od pana to nie widziałem, kiedy tutaj przybywałem. Najpierw koleżanką się zajmę, dobra? Jak pan pozwolisz, to... Koleżanko, ale nie ruszaj się, bo cię trafić nie mogę. Ty, jak ona, kuźwa, jakie ona dźwięki wydaje. O! Kurde, dobra. Jakby ją kto dziubał. Ale tutaj, proszę bardzo, jak tygrys pięknie załatwił tego gościa... A ja tylko się... Mogę stołować, o. Pyk, pyk. O, i awansujesz na wyższy poziom. A tego to już brałem, czy jeszcze nie? Czy to już jest nekrofilia, jak go krzyżykiem tak tego, czy... Coś mnie zaraz chyba przeciąży. Dobra, tego nie chcę. 12 mamy utrzymujące się obecności, więc dobrze. Kły mi się na razie nie przydadzą. Słono-słodka przekąska. Dobra, zjedzmy. Co tam, Madziu? Rozmarzyłaś się, tak? Spokojnie. Jeszcze trochę i live się skończy. Dzień dobry!
Ono, ono, bo ja tam nie chcę za głęboko wchodzić, bo tam zaraz kumpli pani wezwiesz. No chodź pani, co to taka pani bohaterka jeżdży? Przerwano leczenie. Ale to chyba shemale jest, bo ty wygląda jak kobieta, a gada męs... A nie, aha, dobra, dobra. Chodź męski, bo nas tu nie chcą za bardzo. I co? O, ja widzę, że... Co tu się kuźwa dzieje? Jak mnie przez drzewo strzelił? Oszukiści, kuźwa. Ale ten pan z tym tygrysem to by się teraz przydał, jakby ich tam wpadł, rozpierdzielił wszystkich, to... Anloko, siemanko, no siemanko. Co się zniechalo, kurde, dzisiaj, naprawdę. Gdzie ten pan z tym tygrysem, kuźwa, i dlaczego mnie zostawił samego, no? To wsparcie by się przydało. A, właśnie, czekajcie, bo my tu, kurde, żeśmy podlevelowali trochę. To ja bym sobie punkty rozdał. O. Jakieś muchy latają, kuźwa. Ja się myłem. Pablusie, jakąś fabułę robisz, czy gra swobodna? Znaczy, no generalnie to... ja sam już nie wiem, kuźwa, mnie tu rżną, dziubią... Mojego konia walą, to jest po prostu, Marcinie, naprawdę... Cudawianki tutaj dzisiaj się wyprawiają, także... Ja już sam nie wiem, co ja tu robię. Na joga co to było? Znaczy na jogę, o. Tamten stamtąd mnie, kuźwa, zauważył. Powiem szczerze, że... Jeszcze drze mordę, o. Był i zniknął. Ej, co, wróciłeś na start? What the heck? O, tutaj dziewczynka jest. A pani to nie była wcześniej ruda, czy? Proszę pani, no przepraszam panią uprzejmie, ja bardzo bym chciał panią bliżej poznać, także... Jakby pani była tak uprzejma. Ale halo, na koleżankę przyjdzie kolej. O, jest i pan, no kuźwa, pan to się naparza i to tak konkretnie, o. No, proszę pani, naprawdę, każdy ma swoją turę, pani, to nie jest pani tura. Oj, moment, bo mi staminka siadła. Ja też chcę mieć takiego tygryska. Oj, ale ten tygrysek to w piciry dostaje. Zostaw tygryska tego pana, bo ten pan mi pomaga, on jest ze mną, no, nie rozumiesz? O. I proszę bardzo, i tak się załatwia sprawy. Dobra, o, dziękuję panu za pomoc, pewnie pan na live siedzi i pan usłyszał. I elegancko. Co, znowu kamera stanęła? Kuźwa, no naprawdę. Ja tu więcej grzebię dzisiaj w OBS-ie niż gram, no. Przecież tak się nie da. Dobra, mamy już 15 utrzymujących się obecności. Chodź, Mensil. A pan to tam, widzę, że rozpierduchę ten człowiek tam się. Kuźwa, co tu się od Janie Pawła? Całą wiochę tłuczy. Dobra, to my z krzyżykiem będziemy... Ostatnie namaszczenie, kuźwa. O, masz ty!
Oj. Dobra. Zdobyliśmy emotkę, przecież włosy. O, pan to tutaj już widzę, że hurtowo, kuźwa, już stos układa. Kto drze mordę? O ty pa... Ożeś ty, synu! Upsi, Daisy. Ja tu widzę, że to nie ma żartów tutaj. Ani z tygrysem, ani z tym panem. Tylko nie mnie, tam pazurkiem to... O, elegancko, co tu się... Proszę, ostatnie namoszenie! I bądź pochwalony na wieki wieków! Dziękuję panu! Dziękuję. Nie wiem, jak tu się kłania, kiedyś wiedziałem, zapomniałem, ale... A, tam jeszcze są. A tu jeszcze ofiara jest. Proszę bardzo. Ja tu ich wszystkich namaściłem, jakby co. Że kwipunek dla pana jest, bo ja nie chcę. Zresztą nawet nie mam miejsca, do kunia się nie zmieści. Teraz zniknie ciastko. A, o ty kuźwa, że ja nie pomyślałem. Dobry pomysł, następnym razem jak kamerka stanie, to będzie o jedno ciastko mniej. Abelus, zaproś Darlos Darspera na to ciasto, bo chłopak na grze nie może się skupić. Ale kochanie, nie znam jeszcze takiej technologii, która pozwalałaby przesyłać ciastka przez live'a, no, także sama rozumiesz, no. Ale zapraszam. Dobra. Wyrzućmy to, co niepotrzebne, na przykład jakieś ludzkie szczątki. No i to tylko przeciąża. 27, dobrze. To jeszcze 3 i będzie gitara. Pociśniemy gdzieś tam trochę dalej. Kuźwa, co z tym koniem do ciula? Jak nie masz jeszcze? No nie mam. O, draje jakoś psite tutaj. A nie, to tortilla, przepraszam. Opublikował. To już kuźwa rozkminę robi, kochanie? Zrobić ci analizę słowa kochanie? Ty nie wiesz, co to znaczy kochanie? Olek, na jakim ty świecie kuźwa żyjesz ty? Idź postument odblokować. Jaki postument, kuźwa? Ale to tam do ścieków mam iść? O, leci jakiś ciul. Dobra, wracamy, bo jakiś postument tam jest do odblokowania. Lecimy, lecimy. Jaki postument? Chyba obelisk. Nad ściekami, a to obelisk, no. No w sumie może być, może... No, o! Pa, jaki kuźwa kuń po ścianach łazi, normalnie. Dzień dobry! A, to oni jeszcze się... O, zaraz, bo tu jeszcze mam zwłoki nie oprawione. Proszę bardzo, ja cię błogosławię. O, chodź, Mansil, idziemy. Z buta idziemy, bo może coś się jeszcze tu trafi. O, proszę pana. A to pana to już sam załatwię. Proszę tak, kurde, nie drzeć japy, no, gdzieś pana... pobłogosławię, no. Czekajcie, te ścieki tutaj też sobie odkryjemy. O! Ja. Uziła. Ja ci dam jaja zaraz. Tak, pochyl się, kuźwa. Bo niewygodnie się dziubię. Dobrze, jest 30 i o to chodziło. Dobra, odkryliśmy ścieki, elegancko. To teraz tak.
Mamy tę 30? Mamy tę 30, no to dobrze. Prawidłowo. Mówiła, że między, między fajfusami przejść nie można. I teraz pytanie, czy ja się tam dam radę wspiąć? Pamiętam, że poprzednio to ja jakoś... O, ty synu! Nie rób mi tego! Na raty to robiłem. Mensilak, poczekaj tu, bo to jest niebezpieczna droga dla ciebie. Czy będzie jakiś film z Rafta? Będzie, no oczywiście, że tak. Dobra, chodź, 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 bo tutaj tego. Skażenie nam wzrasta. Ej, co ty... Kuźwa, gościu. Ty paralityku, ty się zachowujesz zupełnie jak Pabelus, kuźwa. Ty potykasz się, zataczasz. O! Kąt się trzepie, kuźwa. Co? Mensil, co ci się stało, chłopcze? Idź normalnie. Nie wygłupia się. Koń się trzepie i to sam. To jest dopiero automatyka. Kurde, XXI wiek. Darlos, najlepiej klocka postawić. No dokładnie. Medyk, cześć, cześć. No i Cezary, cześć. No właśnie. Dobra, jadymy do bazy. Złowroga pralka paralityk. No coś w tym jest. Wiecie, gdzie ja kuźwa jestem? To by tędy jakoś pocisnąć. Tędy by można było pocisnąć. Albo i nie. Albo i tak. Dobra, niech i tak będzie. Koń musi się trzepać. No ale sam? Nie możesz tego używać. O, ty, tam to nie. Tam nie. Tam nie, bo to będzie koniec. Dobra, tam jadymy. Nie będziemy przejmować. No dobra, trzeba będzie, słuchajcie, prawdopodobnie w poniedziałek zadzwonić do generalnego dystrybutora RODE i opierdzielić kogoś, kuźwa, co za sprzęt tutaj dostarczają, kuźwa, że on się psuje. No bo tyle problemów w dniu dzisiejszym z tym jest, że masakra. Dobra, czekajcie, bo ja teraz w rezultacie to nie wiem, gdzie ja jestem. A, gdzieś tutaj, dobra, pod bezimiennym miastem. Się wgramoliłem do środka. Tylko nie w smoka z łaski swojej. Bo ja jeszcze jestem słabiutki na takie rzeczy.
sprzęt odmawia współpracy, no odmawia, no i to mnie właśnie kuźwa niepokoi, bo... Bo cholera wie, o co mu chodzi. Oj! Ja tu jestem tylko przejazdem. Nic nie zaszło. Dobra, koniu, tylko jedź porządnie, kuźwa, z laski swojej, bo to... Zaraz mogą być kłopociki. Bez kitu. O czym ty, Cezary, piszesz, bo tak... Super sobie radzą, ale co, z Wisłostradą? Czy o co tu się rozchodzi? Wiecie co, ja bym tam pojechał. Aczkolwiek, zaraz. Tak, dobrze, jadę. O, wiedziałem. Wiedziałem, że na tego grubego węża trafię. Konikiem trzeba umieć wywijać. No, trzeba. Że wszędzie tylko coś syczy. Wszystko chce mnie zjeść, kuźwa. Draj, ale to nie jest serwis informacyjny, kuźwa, no tyle razy już ci mówiłem, ja pierdzielę, a ty non stop, i kuźwa, i na live'ach, i na Discordzie, no przecież naprawdę się w końcu wkurzę. To już od tak długiego czasu zarówno ja, jak i kuźwa Katrina, ci żeśmy tego mówili, i Katrina to cię nawet blokowała na 5 minute o'clock. Znaczy ona chciała sprawdzić, jak się banuje, to inna kwestia. Ale naprawdę, no. Co to kogo obchodzi, kuźwa, że Wisłostrady zalało, jak ludzie, kuźwa, spoza Warszawy są. O, do gry po lata wrócisz? 100 zł. Wspominki z Konana wracają dzięki może do gry po latach wrócę. No powiem ci, Darlos, że ja właśnie po dłuższym okresie czasu wróciłem teraz w tym roku, także gram nawet, muszę powiedzieć, z przyjemnością, bo jest trochę zmian, także nawet fajnie się wróciło, także polecam, a tymczasem dzięki wielkie za wsparcie, brawa dla ciebie. No i na dobrą sprawę, proszę państwa, no Piotr dalej na pierwszym miejscu, ale Piotr sobie tak ostro ugruntował pozycję. Darlos na miejscu drugim, zaraz za Piotrem, goni gościa. No i Zbychu na miejscu numer 3. Tak się przedstawia pierwsza trójka Wojen Donatorów lipca tego roku. A my jademy do bazy. Wojwoj poczeka na ten nowy content. Dry super news, tak, chodźmy.
To kuźwa... Draj, ty sobie zmień te ksywę z 4-3 na 24, chopie, bo to kuźwa... I jeszcze H dodaj. Draj 24 hours. No, nowy content Darolos będzie, wiesz? Wchodzi magia dokonana. Tu. Dobra, tylko trzeba będzie gdzieś tego konia kuźwa zaparkować, bo tu zaraz jakieś dziwne chocki-klocki będą. Tak, Edge of Sorcery. Wiek magii. Draj zatrudni się wiadomością. Ja nie wiem, czy Draj jeszcze jest. Albo się obraził, albo nie wiem, kuźwa. Albo cicho siedzi. Czy dużo się zmieniło w Konanie przez ostatnie półtora roku? No, trochę tak. Anloko. 10 zł. Dużo się zmieniło w Konanie przez ostatnie 1,5 roku? Musiałem poczekać, aż się mikser włączy. Unloco przez ostatnie półtora roku trochę się zmieniło w Konanie. Natomiast tobie bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, brawa dla ciebie. No i Unloco ląduje na miejscu czwartym listy. A gdzie jest? Ja kiedyś miałem pochodnie. Dobra. Ale to nie tu. Mensil, proszę na zewnątrz. Konie nie wchodzą do chałupy, zwłaszcza przez ściany, kuźwa. Zapomniałem go odtegować. Misiu, przestań pożądać mnie. I stój sobie grzeczy. Dobra, a my teraz tak. To sobie tu powrzucamy. I co ja mógłbym zrobić? Ofiara Dramitry. Ale sobie ambrozję zrobimy, co? Zróbmy jedną, zobaczymy, co z tego wyniknie. Cześć, Patty! O, Patty, właśnie, bo ja tam w tym, w V-Risingu znalazłem nową miejscówę pod zamek i tam w sumie już tam tego. Ale nic więcej nie mogę powiedzieć, to sobie wejdź i sama zobacz. Mogliby muzykę zmienić, bo już brzydnie. No, po tylu latach. Okej, okay, dobra. Ja widzę, że te przejawy wiary się ogarniają, to ciśniemy. Chyba czas wracać do Konana dzięki tobie. I znowu moja wina, kuźwa. Ile ja się nasłuchałem, że przez moje poradniki ludzie musieli kupić tę grę, to już głowa mała. Unloco. 10 zł. Chyba czas wracać do Konana dzięki tobie, buźka mrugająca okiem. O, Unloco, no to zapraszam serdecznie, brawa dla ciebie, dzięki za wsparcie. Unloco sobie pomalutku umacnia pozycję. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę wojen donatorów lipca. Cezary, gdzie masz niewolników? Czy najwyraźniej w dupie, bo żaden nie chce do mnie przyjść, no. I teraz tak, Ambrozja. Przysmak rzekomo pobłogosławiony przez bogów. No i elegancko. Dobra. O, miam, miam, miam. Błogosławieństwo Mitry. Niech się tworzy.
Conan chyba dalej wysoko sceną stoi. Nie wiem, ile Conan kosztuje w obecnej chwili, bo mnie to za bardzo nie interesuje. Nie śledzę ich. Generalnie ja już dawno temu przestałem śledzić jakiekolwiek kwestie związane z fankomem, bo no nie pasuje mi polityka traktowania graczy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o panią, która się zajmowała wtedy, może się nadal zajmuje, PR-em i kontaktami z graczami. Także nie mam bladego pojęcia, co tam się dzieje. Kuźwa, ja widzę, że to się będzie długo tworzyć. Nie chce mi się tutaj, kuźwa, stać. Ja myślałem, że to... A co tu jeszcze jest potrzebne? 350 cegieł, 60 obrobionego drewna i 250 żelaznych wzmocnień. To my nie musimy tutaj być. Tak na dobrą sprawę, to my możemy sobie zbierać różne tam chocki-klocki. O, cegły się przydadzą. O, ale to już w pół do ósmej jest. Aha, to trzeba będzie niebawem kończyć, kurde. A to już sobie pozbierałem. I jeszcze się przeciążyłem, kuźwa. Masz posłuch, jednak jesteś, no tak. Ale co? Ale co? A co z pod tym posłuchem? Czy podsłuchem? Czy co? 142 zł na Steamie, a to widzisz, Wojwoj, kurczę, no to sporo. To sporo, bo zważywszy, że powiedzmy Ark Survival Evolved to bardzo dużo promocji robił, jeszcze jakby przed kwestią Ark 2. Wiadomościami o tym. No to fankom tak za bardzo się jakoś tam nie spinał o to, nie? O, tutaj mam jeszcze kamień. Teraz tu cegły potrzebujemy. Dobra, 58 już mamy. Dobra, to sobie tu wrzucę, bo mnie to przeciąża. Tu nasionka jakieś. Ja później sobie skrzyneczki porobię, na razie to mi się nie chce. Ale to wiecie co, to nie, to zrobimy taki mały myk. Kuźwa, ten aloes tyle waży? Porypało kogoś? Kto takie kuźwa wagi ustalił? No, tutaj dam to i... O, i rób. Dobra. Słuchajcie, no dzień dzisiejszy, kuźwa, cały live praktycznie jakiejś przygody z mikserem. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi, ja będę to sprawdzał i tak dalej. Natomiast będziemy kończyli. Zapis live'a jak najbardziej ukaże się, mimo tych problemów. Zwykle tego nie robię, zwykle nie publikujemy zapisów live'ów z problemami. No ale ten jako drugi live Wojen Donatorów, no musi się pojawić. Natomiast wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność, dziękuję za wszystkie łapki w górę. No i oczywiście dzisiejszym donatorom dziękuję za wsparcie kanału. Gratuluję znalezienia się na liście top 5 Wojen Donatorów lipca. No ale to jeszcze miesiąc się nie skończył. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.